Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku City Skylines. Słuchajcie, dzisiaj stwierdziłem, że pasowałoby co nieco, bo już kupiłem sobie ten teren. Tutaj może byśmy zainwestowali w jakiś przemysł wydobywczy. Zobaczmy, co my tu mamy. Mamy rolnictwo i mamy, o, trochę tego. Trochę urobku moglibyśmy tutaj ogarnąć. Dobra, czyli tu mamy tak autostradę. Okej. To bym zrobił gdzieś z niej zjazd. Okej. Więc zrobimy tak. Myślę, że zjazd może taki bardziej standardowy. Jednokierunkowy. Albo coś takiego. Nie. No chyba tak. Chyba to będzie najlepsze rozwiązanie. Chyba tak, bo ewentualnie moglibyśmy takie coś, ale to nie, to jest starszy ostry zakręt. Dobra, to chyba weźmiemy ten standardowy. No, dobra. Okej, to tak. Chyba jak wydłużamy. Okidoki. Przydałby się dzień ogólnie. Ile tam do dnia? A w sumie zaraz będzie. Zaraz się będzie rozpoczynać dzień, bo nawet mamy tutaj na. Tu. Już księżyc zachodzi, więc. Lada chwila będzie dzień. Dobra, jeszcze ostatnia przymiarka. Czy gdzieś tu. Okej. Bliżej tego. Tak, o, na wprost tego drzewa tutaj. Byłoby idealnie. Pa. Tego trzeba na razie nie widzę. Urnia. Ale gdzieś tu chyba. Dobra. Teraz musimy wziąć autostradę i to nie, co nieco to poprawić. Dobra. Nie wiem właśnie, czy nie będzie lepiej, abym tutaj kawałek skasował tego. Tego. Okej, zrobimy tak. Nie, jakoś tak w ten sposób. To jest takie troszeczkę krzywe. No takie zakrzywione tutaj. Dobra, i teraz stąd by pasowało ich też jeszcze wziąć. Za dużo. Okej. O, i byłoby, nie? Jep. Dobra. To jest. Teraz potrzebujemy ten szybki łączniczek. Ten najbardziej popularny. Dokładnie ten. Na miejsce jest już zajęte. Myślę, jak tutaj damy, to będzie w porządku. O kurde, jakie tutaj. Jakie tutaj są drogi. Masakra. Ty, ale tutaj nie potrzebujemy jakoś tak. Pyk. I pyk. Dobra. O kurde, ale tutaj wyrąbało. No ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. No to musieli taką, pod taką górkę podjeżdżać. Dobra. Wracamy do tematu. Tutaj myślę, że może byśmy zrobili z tych drzew nawet. Teraz tak. Tu by była jedna strefa.
Tak. I ona by se tam pojechała na przykład, nie? A tutaj... byśmy walnęli drugą strefę, bo tu jest ta, też rolnicza, nie? Więc może byśmy ją... Sam nie wiem. Tak dziko trochę wyglądać, ale może nie. Co tutaj? Na razie tak bym to widział. Tutaj strefa rolnicza, no to rzecz jasna mogą być. Jakieś tam zobaczymy, jak to się będzie w ogóle sprawdzać. To jest podstawa tego. Dobra. I tutaj weźmiemy też. Możemy wziąć właśnie w ten sposób. Pyk. I pyk. Dobra. Pyk. Pyk. I tutaj byśmy na przykład sobie wzięli. Pyk. Okej. Okay. Jakiś tam przemysł by sobie był. Tutaj byłoby to kolejne, ale wzięlibyśmy to no w sumie nawet stąd. Ale... Dobra, to byśmy wzięli tak. To byśmy wzięli tak. Bęk. Chciałbym sobie od tego... w ten sposób, ok. Toż to rolnictwo przecież, także tutaj nie musi być jakoś mega idealnie. Zobaczymy. I to byśmy wzięli sobie w ten sposób, nie? Ej, spoko. To byłby, tak jak mówię, no ten, a tutaj byśmy zrobili sobie ciutkę lepszą drogę. Bo tutaj mamy ten, nie? Tak, tutaj mamy ten łupek. Wyłupek, nie, rudy. Dobra, Rudy. Dobrze. Możemy po prostej walnąć sobie po zbyt strome zbocze. Co ty mówisz? Może tutaj wjedziemy. Okej. Ja pierdzie, patrzcie, jakie to jest zbocze faktycznie. Wiadomo, ten łupek, wyłupek się kiedyś skończy, więc... No tutaj nic nie posta... Ale patrzcie, kurde, tutaj będzie lipa. No co tutaj ukopiemy? Tyle co nic.
Ja pierdyle. Jasny gwint, tak to nie może być. Jak to, słuchajcie, wydobyć tutaj? Na górze to może być problem. A czy mamy tu gdzieś jeszcze jakiś ten? Kurde, patrz, no cały jest w tym. Cały jest raczej... złoży tutaj jeszcze, tutaj mamy jakieś... O. A to też jest, kurde, na górze. Nie, nie chciałbym tej strefy tutaj skazić na ten. Kurde, no. Ropę też tak ma srało niewiele. No tutaj by to wydobył, kurczę, no bo tutaj trochę... trochę jest, ale kurnia. A jakbyśmy dali tą drogę? Tak samo będzie lipa? No coś patrzę, tu w sumie... nie ma takiej lipy jak tam. No dobra, no zrobimy... jest lipa. Ale jakbyśmy polecieli w pionowo, tu... tak jak poleciałem tutaj... nie? To po prostu tak na chwilę, żeby to po prostu tylko wydobyć i zarobić na tym. Wiecie, o co chodzi, nie? Dobra. Chodzi głównie, słuchajcie, o wydobycie, zarobienie i później stąd można wypindalać. Dobra. Szczerze mówiąc, to tutaj podłączyłbym jakąś wodę bezpośrednio, żeby nie była zanieczyszczona, to dam to tu. Zasilanie. Łapy, tutaj wiatry takie, że spoko loko. Dobra, to damy tu. I tutaj tak naprawdę nie trzeba będzie na razie ogrzewania czy coś, bo tak jak mówię, to są strefy tylko na chwilę, po to, żeby po prostu zarobić na wydobyciu i na tym koniec. Później coś tutaj może kiedyś ogarniemy. A tutaj głównie rozchodzi się jeszcze o rolnictwo, na które może też coś nieraz, o, zarobimy, więc no. Nie ma co się przyzwyczaić do tych stref tutaj. Tak jak mówię, bo to i tak będzie zmienione. Ale grunt, żeby właśnie było... Było, no... wydobyte. Dobra. Tu zrobimy tą kolejną. Tu to rolnictwo. No i tu... to wydobycie. Dobra, specjalizacje to tak, tutaj będzie przemysł górniczy, rolniczy i rolniczy, dobra. Teraz pędzlem. Dobra, ja wiem, że tutaj pewnie będzie narzekanie na samym początku na prąd. Sobie co nie, stąd muszę pociągnąć tutaj druta, bo tam nie dojdzie pewnie. O, dobra, jedna strefa. Tylko dookoła tego. Pyk, okej, tutaj całość. No, jeżeli się rozbuduje, to może troszeczkę żywności pozyskamy czy coś. Ale tak jak mówię, to tutaj jest, mówię, tymczasowe rozwiązanie i tyle. I na pewno to nie zostanie, słuchajcie, tutaj na stałe, także... Dobra, tutaj żeby to się tylko wydobyło. No przynajmniej na górnictwie zarobimy troszeczkę. Chociaż najwięcej byśmy zarobili na ropie, no ale... ale jak nie ma ropy tutaj w pobliżu teraz, to... to dobre i to. Dobra. No, tam się, widzicie, już się tam zaczynają budować. Więc ja tutaj muszę im jakoś pociągnąć tego druta. Serio?
dobra. Tu tam mają tutaj pociągniętego. Aha, i odpływ. O kurnia. O kurnia, zapomniałem o ściekach. Szlak by to. Kurde, nie chcę tutaj stawiać tego. No nic, do ścieków się podłączyłem po prostu tutaj. Nie ma innej opcji, no, no trudno się mówi. Woda też mi tutaj by popłynęła. Nie przemyślałem tego. Ale dobra, mniejsza z tym. Zawsze jest jakaś pompownia, jakiś dodatkowy ten. Dobra. To teraz trzeba będzie mi dać tutaj trochę czasu, ale tutaj widziałem jeszcze też fajne miejsce. Mianowicie tutaj. Bo tu jest niezły las. Gąszcz. Tu są nawet tory. Tory, a sobie te tory i tak by można było tutaj puścić później. Bo tutaj sobie pomyślałem, wiecie o czym? Wy pewnie wiecie o czym sobie pomyślałem. Dobrze myślicie. Dobrze myślicie, bo tu jest dużo drzew. Dużo drzew co daje? Drzewo. A czy w sensie... tartak. Nie, w sensie... deski? To jest dosyć czysty przemysł, więc można by... zainwestować. Dobra. Tutaj raczej też nie będzie trzeba będzie ogrzewania, więc nawet nie inwestuję w ogrzewanie, tylko po prostu woda i heja. Dobra. Podciągniemy trochę dalej. Okej. Weźmy sobie stąd. Prądy. Prądy weźmiemy stąd. Okej, i zaczniemy tutaj. Aha, tak, jeszcze wyznaczymy strefę. Przemysł leśniczy dokładnie. Okej. Jep, okej, i tutaj tak. Leśniczy. Dobrze. Myślę, że jeżeli zaznaczę to w ten sposób, będzie raczej git. Okej, jest git. Dobra. No i co? I mogą sobie tutaj działać. Ja wiem, na razie nie ma zapotrzebowania na przemysł, ale może wytną trochę tych drzew, to ten. Też na jakiś czas, żeby coś niecoś zarobić. No to widzę, że na razie kopalnie not comprendo. Tutaj też nie, ale to wszystko przez to, że nie mamy zapotrzebowania. Tutaj widzę, że mały problem z tymi się rodzi. Z pracownikami. Może by zrobić tutaj... na przykład tutaj, nie? Nawet tak. Może by tutaj zrobić roboli, nie? Później trzeba będzie ich przesiedlić, no ale cóż. Dobra. Okej. No pracujcie, pracujcie. Ustawiamy czas troszeczkę szybciej. Może tu się coś wy... A, myślę, że za chwileczkę się powinni wprowadzić. Żeby tutaj pracowników było na tyle. Będzie git. Pam, param, pam. A, widzicie, już tam niektórzy dostają zatrudnienie. Jest dobrze, aczkolwiek tu się jeszcze się nikt nie wprowadził. Może zbyt mała
mała atrakcyjność lokalizacji czy coś. No nie wiem. Już taka zajebista. Wiejskie ziemniaczki, te sprawy. No, robolić się. Kurde, praca to jej przyszła normalnie. Skwer Nowa Huta. O, widzicie, już się budują. Czy jednak będą tutaj robotnicy? Co robiście? Aha, prądu nie macie tutaj, tak? Ja wam tutaj pociągnę tego druta, macie, proszę bardzo. Niestety ogrzewania, słuchajcie, tutaj nie dostaniecie, no bo... Poczekaj, nie wiem, czy... Na razie powinno wystarczyć ta zewnętrzna sieć tutaj wiatrakowa. Albo i nie wystarczy. O, nie wystarczy, kurnia. No nie myślę, że będę musiał stąd ciągnąć druto, no bez przesady, nie. Postawię po prostu tutaj jeszcze jeden wiatrak. To nie ma sensu tam. Znaczy w sumie 6 tysięcy za... podejrzewam, no... Taniej by pociągnął, 6 tysięcy mnie kosztowało ten, nie? Ja bym tą druta pociągnął tutaj. To kosztuje mi to 2000, a nie 6. Ale... Nie chciałem ciągnąć druta. Dobra. Kurde, patrzcie, jaki to jest skarb. Ja pierdyle. Masakra. Jak tutaj będzie siedział sąsiad, to powie: Zbyszek, masz dziurę w dachu. Patrzcie, jaki tutaj duży domek. Patrz, ile ich tutaj wszyscy zainteresowani. Kurde. Żebyście pracowali tu, a nie kurde, gdzieś tam nie wiadomo gdzie. Dobra, na przykład tutaj. Pracuję w Fruit for All. O, widzicie? I pracuję tutaj. Zarąbiście. Znalazła pracę po sąsiedzku. Blisko do tego. A ten na przykład? A, uczeń szkoły. Oj, to do szkoły masz przesrane. Daleko. Ale dobrze. Ten co? Pracuję w Marley's Livestock. O, widzicie, też tutaj pracuję, he? Dobrze, bardzo dobrze. Czyli jeszcze troszeczkę mieszkań i tutaj na pewno się, no. Na pewno będę zadowolony. Będzie pan zadowolony. Tutaj nawet możecie też mieszkać, tylko nie wiem, czy tutaj macie wodę. Macie wodę, to i prąd będziecie mieć. Zrobiście. O, już widzicie, kolejni tutaj się rozbudowują. Ahahaha. A czy ktoś w górnictwie pracuje? Nie. Górnictwo lipa. Czyli na razie. Ale można by jeszcze zrobić taki myk, że na przykład tutaj, nie? Ciekawe, czy by się wprowadzili. Jakbyśmy tutaj zrobili, chociaż nie wiem, czy to... Czy nie będzie tutaj głośno i brudno, ale się zobaczy. Może akurat i wtedy przyjdą tutaj pracować jeszcze. Ja mówię, to jest... Znowu im brakuje prądu. Kurde, chyba jednak będę musiał pociągnąć tego druta. Nie będzie innego wyjścia, kurczę. Ale może wziąłbym stąd, słuchajcie. Pyk. Już macie zasilania tyle, że... Dobra, problem się sam rozwiązał. W sumie tych wiatraków to już nie będę potrzebować w takim wypadku. Idą na odszczał. Tutaj w sumie to będzie potrzebować prąda. No i tutaj też im podłączę, żeby nie było. Proszę bardzo. Okej. No może jakoś tutaj przybędzie tych mieszkańców, żeby po prostu troszeczkę zarobić na tym. A jak to, jak tutaj w ogóle strefa ten?
Coś tu się zaczyna dziać, coś tu się zaczyna dziać, bardzo dobrze. Mam nadzieję, że tutaj, w tym tartaku będą... chociaż tutaj nie wątpię, bo oni są tutaj bogaci. Oni tutaj będą bogaci i wykształceni, więc podejrzewam, że nie będą zainteresowani pracą w tartaku przy wycinkach drzew, tylko oni bardziej, no nie wiem, gdzieś tam, gdzieś indziej, nie? No na przykład taki tutaj, o, to co idzie z tym. Mieszka w rezydencji Jeżyce, czyli w tym budynku. O. Idzie do domu, a pracuje w Franks Fine Fish Stick Factory. Kurnia, patrz jak ma daleko do pracy, ja pierdyle. Ale jednak chce pracować w fabryce w ryb, czy czegoś tam. Ryb. Paluszków rybnych dokładnie. Jak ona dopiero popierdziela do pracy, ej. Jeł, aż chyba będę musiał obadać. Dobra, weszła do domu. Maria Robak. No w sumie z rybami to jest coś wspólnego. Na którą idziesz do pracy, powiedz mi. Kobieto, bo ja chcę teraz ją... Słuchajcie, chcę prześledzić jej trasę do pracy, bo tam jest sobie... No jest kawałek, więc... no jakby nie patrzeć. To jest... O czym? Okej. Okay. Patrzcie, wsiadł w samochód, ma własny samochód. Jedzie do mega apteka. Do apteki jedzie, okej. Okay. Zobaczmy jak ona pojedzie. Czyli bardzo możliwe, słuchajcie, że ona jeździ jednak samochodem do pracy. Pytanie, gdzie jest tam mega apteka? Gdzieś tutaj niedaleko. Okej, okay, czyli jest tutaj, okej, okay, tu jest apteka. Siedzi w aptece. No. Ja bym chciał, żeby ona poszła do pracy, ale ona pewnie do pracy idzie w ciągu dnia. Więc przyspieszymy trochę czas nawet. Zobaczcie, ile można siedzieć w aptece? Co ja tam kupuję? Ale patrzcie, bardzo dobrze wykształcony młody dorosły, czyli kurczę, bardzo dobrze wykształcony pracuje w fabryce paluszków rybnych. To jest dramat po prostu. Myślałem, że będzie pracował jako prawnik czy coś. A to kurde, paluszki rybne. O, patrzcie, zajarało się. Ale już helikoptery przyleciały. Ło, panie! To co tu nie działa? Budynek jest wyłączony z użycia, ale dlaczego? Czemu tam był wyłączony budynek? Ej, patrz, no przecież ona tam zostanie na zawsze w tej aptece. Ej, bo tu się jara. Tu się powoli ten... Kurnia, uciekła mi. Ja pierdzielę. O, dirt. No to już nie dowiem się jak pokonuję. Ej, ej, ej. O, o. Ścieki? Ale przecież tutaj... A. Dobra, okej, okej, okej. Dobra, teraz ścieki powinien tutaj zarobić robotę. Kurde, będę musiał wykupić. Może jak następnym razem kupię sobie ten. Nie mogę tak zobaczyć, szlakby to. Kupię sobie może ten teren tu. Nie wiem, czy mi się to uda w ogóle. Ale powinno się dać. I tutaj bym zrobił te, nie? Pytanko, czy jeżeli bym te wyłączył, czy bardzo mi spadnie ten pyk? Bo one strasznie ten, zanieczyszczają, nie? Zobaczmy. Łopanie! Ale ja bym postawił
Jeszcze. Kurde, no nie chcę mi tutaj stawać na tym. Najpierw, czy pasowałby mi tu jakieś jezioro albo zbiornik wodny, tak? No bo kurde, rzeka tak przez miasto i to jest lipa ze ściekami, no kurnia. Ty, możemy. A może bym zrobił jezioro? Ty. Może to nie byłoby głupie, żeby zrobić własne jezioro i tam ustawić te, nie? A najgorsze jest to, że te pompy, że odpompywacze gówna są mało wydajne trochę tutaj standardowo w grze, no nawet te. Także mam nadzieję ogólnikowo, że najnowsze DLC, które wyjdzie do tutaj do Cities, Green Cities tak zwane, przyniesie jakieś nowe rozwiązania, jeśli chodzi o właśnie uzdatnianie wody, ścieki, te sprawy. Mam nadzieję, że to będzie. I mam nadzieję, że szybko wyjdzie to DLC. Liczę na, że we wrześniu może się już pojawi. Fajnie by było. Bo trochę taka lipa, kurczę, powiem wam. Dobra, słuchajcie, to co? Na dzisiaj chyba będzie wszystko. Zobaczymy się w kolejnym odcinku. Zobaczymy, czy ogólnie się tutaj rozbudują. Szczególnie ci, bo jeżeli się nie zbudują, to... To nie wiem. No tych może zostawimy, słuchajcie, bo to widzę nawet funkcjonuje. Także nie wiem, czy... Zobaczymy, na razie tutaj widzę, o, tu się rozbudowują. Chcą prądu, no to ja wam dam tutaj prądu, proszę was bardzo. Druta. A może tu coś, o, patrzcie, pierwsza kopalnia. Ludzie się wprowadzili, pierwsza kopalnia powstaje. Tarara, druga, jest, będziemy wydobywać, słuchajcie. Czyli chodzi na to, że może jednak zarobi... O, jest i kolejna, zarąbiście. Więc może jednak zarobimy też na tym wydobyciu tutaj tego, co tutaj jest, bo jest tego trochę, także dobrze byłoby to wydobyć. Słuchajcie, jak skoro tutaj jesteście... Znaczy, postawimy im tu spalarnię, ale... Bo tu widzę, że problem ze śmieciami, ale... O, może tu im dam. Ja wiem, że oni tam się nie cieszą, no ale mam nadzieję, że jakoś to przeżyją. Dobra. A będziemy widzieć, jak to się będzie rozwijać. Tymczasem dzięki wam za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku. I do zobaczenia. Aha, no i w kolejnym odcinku myślę, że zrobię też jako bonusowy odcinek właśnie to nazywanie ulic, bo pasuje się w końcu za to. Pasuje się w końcu za to zabrać. To do następnego razu. Trzymajcie się. No i na razie. Nie zapomnijcie, słuchajcie, zostawić łapki w górę. Trzymajcie się.